Czytałem. Czasami zapewne spotykasz się z ludźmi, którzy oskarżają Boga o różne trudne sytuacje. Jeśli masz przy sobie Pismo Święte, możesz je otworzyć na Księdze Liczb, w rozdziale 23, w wersecie 19. Bóg nie jest jak człowiek, który kłamie, ani syn ludzki, co się wycofuje. Czy on powie coś, a tego nie uczyni? Lub przyobieca, a tego nie spełni? Ten fragment dotyka samego Boga i mówi o samym Bogu. To jest niesamowite, że wszystko, co Bóg wypowiedział, to wypełnia. Nie rzuca żadnego słowa o tak sobie. Wszystkie słowa, które wypowiedział po coś. I każde słowo wypełnia. Mówi samą prawdę, nigdy nie kłamie, bo jest samą prawdą. I nie wycofuje się z tego, co powie. A na dodatek nie wycofuje się, kiedy ty idziesz z nim. To on cię nie zostawi. On cię nigdy nie opuszcza. On kocha ciebie taką niesamowitą miłością, że cały czas jest przy tobie. Chyba, że powiesz jemu, aby odszedł. Ale jeśli chcesz, by był przy tobie, będzie przy tobie w każdej sytuacji. Jeśli coś powie, to uczyni. Jeśli da ci jakąś obietnicę, to ją na pewno wypełni. W odpowiednim dla ciebie czasie. W tym czasie, w którym przyniesie to największy owoc, najlepszy owoc. Więc tego możesz być pewny, że Bóg jest pełny miłości. Jest miłością i z miłością do ciebie przychodzi. I tak naprawdę nikt z nas nie może Bogu zarzucić żadnego kłamstwa, żadnego uchybienia, bo Bóg jest niesamowicie sprawiedliwy, ale miłosierdziem pragnie nas doścignąć pierwej niż sprawiedliwością. Więc jeśli chcemy, możemy przyjąć to, co Bóg nam ofiarowuje. A jeśli tego nie chcemy, możemy to odrzucić. To już od nas zależy, co uczynimy. Ten fragment bardzo dokładnie pokazuje, że wszystko to, co jest w Piśmie Świętym, dotyczy się nas. I my, czytając Słowo Boże, czytamy siebie. Odkrywamy prawdę o sobie, bo Bóg jest prawdą. I Bóg nie wypowiedział ani jednego słowa bez potrzeby. Każde słowo w Piśmie Świętym ma swoje znaczenie, ma swój sens. Więc kiedy ty je czytasz sercem, kiedy pozwalasz, aby Bóg tłumaczył ci, co napisał w tym słowie, nie wyrywając z kontekstu ani jednego słowa, tylko czytając to słowo w kontekście całego pisma, to jesteś w stanie zrozumieć więcej, głębiej, dokładniej to, co On do ciebie wypowiada, to, co On mówi w tobie, to, co chce, abyś ty usłyszał i na co odpowiedział. Bo Bóg w tym samym zdaniu pokazuje nam, że pragnie tego, abyśmy stawali się jak On. Abyśmy byli prawdomówni. Abyśmy wszystko to, czego się podejmiemy, czynili z Nim. Abyśmy stawali w prawdzie, niezależnie od konsekwencji, jakie ze sobą niesie właśnie podejmowanie tych trudnych decyzji, stawania w prawdzie. Prawda jest jak miecz obosieczny. Dotyka każdego. A tych, którzy chcą stanąć w kłamstwie, odpycha. Bo oni nie chcą odrzucić skorupy kłamstwa. Bo myślą, że przez kłamstwo stają się lepsi. Mają lepszy pancerz, lepszą zbroję. Ale nie wiedzą, że kłamstwo tylko i wyłącznie rani ich samych i innych.
i nie daje im żadnej wolności. Nie daje im nic dobrego. A pełnia prawdy daje pełnią wolności. I to prawdą można pomóc drugiej osobie. Tyle ode mnie w tym odcinku. Jeśli chcesz, śledź ten kanał, by być na bieżąco z tymi krótkimi refleksjami, którymi się z Tobą dzielę. Do zobaczenia następnym razem.